Szanowni Państwo, od kilku dni PiS podaje swoje konkrety programowe. Dziś podał kolejny konkret dotyczący szkół. Te wszystkie propozycje to jest po prostu jakaś kpina ze społeczeństwa polskiego. Oni mieli 8 lat na zrealizowanie swoich programów. Oni mieli 8 lat na to, żeby Polakom się lepiej żyło. I zobaczmy, jak wygląda polska szkoła. Przecież oni doprowadzili do całkowitej zapaści polskiej szkoły. Braki w nauczycielach, braki psychologów, wielka zapaść psychiczna, zdrowia psychicznego dzieci, uczniów i przy okazji nauczycieli. Fatalne zarobki nauczycieli, rozdawanie pieniędzy swoim na wille, na jakieś projekty. To jest polityka PiS w pigułce. Oni są zagrożeniem. Oni są zagrożeniem dla polskiego ucznia. Oni są zagrożeniem dla polskiego nauczyciela i dla całej polskiej szkoły. Nie zrobili praktycznie nic dobrego w polskiej szkole, a teraz proponują wycieczki. I ja powiem tak, te pieniądze, które rozdali swoim na wille, na projekty, będą musieli oddać, a to my będziemy wysyłali dzieci na wycieczki. Proszę Państwa, na Wille Plus poszło 40 milionów złotych. Trzy największe projekty to 5 milionów na projekt Polska Wielki Projekt. Przypomnę, że to jest fundacja założona przez europosła PiS Krasnodębskiego. 4,5 miliona na Fundację Wolność i Demokracja. Tam zupełnie przypadkowo sekretarzem jest mąż jedynki PiSu z Wrocławia, pani Stachowiak-Różeckiej. Kolejne 4,5 miliona to jest Fundacja Megafon. Zupełnie przypadkowo wiceprezes tej fundacji startuje z listy PiSu na Podlasiu. W związku z tym tak ogromne pieniądze idą dla swoich, a równocześnie nie wiem, czy Państwo wiedzą, program Poznaj Polskę już działa. Działa od 2 lat i co więcej na rok 2023 zostało na niego przeznaczonych 50 milionów złotych. Na Villa Plus zostało przeznaczonych 40 milionów złotych. Zauważmy, gdyby nie było programu Villa dla swoich, to okazałoby się, że mogłoby wyjechać na wycieczki w roku 2023 praktycznie prawie 2 razy więcej uczniów niż skorzystało. Kolejne rozdawnictwo dla swoich. Zrobili badania po kilka milionów złotych na projekty, gdzie się seksualizuje polskie dzieci. Poseł Kurzępa dostał na cały projekt 7 milionów? 7,5 na dwa projekty. 7,5 miliona na dwa projekty. Po to, żeby zadać polskim dzieciom pytania. Jakie pytania? Czy się masturbują? Z iloma partnerami seksualnymi? Czy ilu mają partnerów seksualnych? Czy policjant może być homoseksualistą? Na takie rzeczy to oni mieli pieniądze, ale na wysłanie na wycieczki dzieci, no tutaj się nie zbierali tak szybko. Bardzo szybko znajdują pieniądze dla swoich, a na polskie szkoły, na polskich nauczycieli tych pieniędzy po prostu nie ma. 7,5 miliona na dwa badania pana Kurzępy, w tym to seksualizującego, 7,5 miliona na badanie o chrystianofobię. Ogólnie około 200 milionów wydanych bez konkursu, po prostu z wolnej ręki pana ministra. No ale pan minister lubi się chwalić. Na przykład chwali się wysokością subwencji. No to proszę państwa, wyjaśnijmy. W roku 2015 subwencja wynosiła 40 miliardów złotych, ale było to 2,2% PKB. Po 8 latach rządów PiS subwencja jest wyższa niby, 64 miliardy złotych, ale proszę państwa, to jest zaledwie 1,94 PKB. W związku z tym mamy do czynienia z sytuacją, w której realnie subwencja na oświatę spadła. Spadła z 2,2% PKB do 1,94% PKB. To mają, nie, to akurat nie ta grafika, natomiast to pokazuje bardzo jednoznacznie, że PiS udaje, że wydaje więcej na edukację, a tak naprawdę te wydatki w stosunku do PKB spadają. Również sytuacja nauczycieli. Tu widzimy taką piękną grafikę. Nauczyciel w roku 2015, a zaznaczę, że to był nauczyciel, który ostatnią podwyżkę wtedy dostał w roku 2012, miał 80%, nauczyciel dyplomowany miał 80% średni krajowy. Płaca podstawowa nauczyciela dyplomowanego. Po 8 latach rządów PiS jego płaca spadła do 63% procent średniej krajowej. Proszę Państwa, co to oznacza? No, oznacza to, że jeżeli
jeżeli nauczyciel dyplomowany patrzył na swoich kolegów, którzy poszli pracować do innych zawodów, nie edukacja, to nagle patrzył, że biednieje w stosunku do nich. Ponieważ jeżeli w roku 2015 jeszcze zarabiał 80% tego, co jego kolega, który poszedł pracować do gospodarki, to w roku 2023 już zarabia tylko 63% tego, co jego kolega, który wybrał inną karierę. Przez te pisowskie reformy, które fundowali Polakom przez 8 ostatnich lat, mamy całkowity chaos w szkole. Uczniowie muszą siedzieć czasem do wieczora, bo plany są po prostu tak skonstruowane, bo inaczej nie da rady skonstruować planu, dlatego że we wrześniu tego roku do polskich szkół ponadpodstawowych poszło nie 350 tysięcy dzieci, a ponad 500 000. Mamy w jednej szkole, w której wcześniej w budynku były tylko 3 roczniki, dzisiaj idzie 5 roczników. Szkoły pękają w szwach. Nauczyciel nie ma często nauczyciela z jakiegoś przedmiotu. Nie da się skonstruować planu lekcji, bo nadal są braki w nauczyciela. I teraz co robią polscy rodzice? Starają się jak mogą i mamy dzisiaj 10-krotny wzrost edukacji domowej. 10 razy więcej uczniów idzie do edukacji domowej, bo nie chce zostawać w polskich szkołach. Dalej mamy szkoły prywatne, szkoły niepubliczne. Proszę Państwa, wzrost liczby dzieci w edukacji niepublicznej to jest 55%. Rodzice wolą wysłać swoje dzieci, o ile ich stać na to, do szkoły niepublicznej, niż zostawić je w publicznej z takim bałaganem, bo PiS zafundował im taką szkołę, bo PiS to jest zagrożenie. I kto wysyła dzieci? Po pierwsze osoby, które stać na to, a po drugie bardzo chętnie politycy PiSu. Politycy PiSu dają możliwość swoim dzieciom uczestniczenia właśnie w zajęciach w prywatnych, w niepublicznych szkołach. Mogą płacić 1300 zł, 2000 zł za czynsz miesięcznie. Kogo na to stać? Polityków PiSu na to stać, żeby wysłać swoje dzieci. A reszta? Co ma robić reszta? Ma być po prostu w szkołach publicznych i uczyć się na przykład od 11 do 18, albo na trzyzmianowość, albo w bibliotece, która została przekształcona na klasę, albo być w łazience, która została dopiero przekształcona z radiowęzła. To taki chaos właśnie zafundował ten PiS. Oni proponują teraz wycieczki? Jeszcze raz powtórzę. Oni będą musieli oddać wszystkie pieniądze, które wydali na swoich kolesi i to my będziemy wysyłali dzieci na wycieczki. Proszę Państwa, jeżeli już co dziesiąte dziecko, jeśli chodzi o wiek licealny, nie chodzi do liceum publicznego, tylko do liceum prywatnego, to chyba najlepiej pokazuje ten akt wotum nieufności w stosunku do szkoły ministra Czarnka. Nawet ich, można powiedzieć, taki projekt, który uważali za swój bardzo ważny, czyli psycholog w szkole. Okazuje się, że nawet w tej kwestii ponieśli nie tylko klęskę, to jeszcze w dodatku nawet nie monitorują tego, co się dzieje. Wspólnie z panią Krystyną Szumilas zgłosiłyśmy, że chcemy skontrolować, w ilu gminach nie ma nauczyciela psychologa w żadnej szkole. W ilu przypadkach nauczyciel, który pełni funkcję psychologa, nie ma wykształcenia psychologicznego. Wiecie, co nam odpowiedziało ministerstwo? Że oni nie mają takich danych. Ale aktywiści zbierają takie dane. Okazuje się, że ponad 400 gmin nie ma nauczyciela psychologa w żadnej szkole, czyli nie jest realizowany ten program. Jeżeli coś jest programem takim, na którym stawia władza, to chyba powinna sprawdzać, czy on działa, czy rzeczywiście mamy tych psychologów w szkołach. Okazuje się, że tej władzy to nie obchodzi. Oni lubią coś na papierku zrobić. W polskiej szkole dzieci mają naprawdę ogromne problemy ze zdrowiem psychicznym. Fundacja GrowSpace sprawdziła, zinwentaryzowała gminy, w których nie ma psychologa w szkole. Jest ich ponad 450 gmin w całym kraju. Są województwa, w których połowa szkół nie ma psychologa. Połowa szkół. Co, dzieci z województwa podkarpackiego nie powinny mieć psychologa? Nie zasługują. Nie zasługują na psychologa? Co, tak naprawdę psychologa mogą mieć tylko dzieci, które uczęszczają do szkół niepublicznych? Co oni zrobili z polskim szkolnictwem? Obiecują kolejną rzecz, kolejną obietnicę składają, a po prostu nie zrealizują jej. I niestety mam takie przeczucie, że program z wycieczkami został zaproponowany najprawdopodobniej, dlatego że znaleziono może jakiegoś kolegę,
koleżkę, który po prostu założył teraz firmę turystyczną. Że oni nas do tego przyzwyczaili. Przyzwyczaili nas z respiratorami, z maseczkami, z willami i z spółkami Skarbu Państwa. Robią wszystko, żeby po prostu zarobić. Nawet migrantów to się sprowadza za pieniądze. Natomiast proszę Państwa, to co przygotował minister Czarnek, to jest skansen ideologiczny zamiast polskiej szkoły. Zauważmy hit Roszkowskiego, te ideologiczne treści, uderzanie w osoby LGBT, uderzanie w osoby z in vitro, ten brak takiego wyważonego podejścia do najnowszej historii Polski. PiS chciałby wychować swoich wyborców, a nie ludzi światłych, którzy są w stanie konkurować ze swoimi rówieśnikami z całego świata. Przed polską edukacją stoją prawdziwe wyzwania. Wyzwania, żeby podstawa programowa nie była przeładowana i nie była ideologiczna, żeby była bardziej praktyczna, żebyśmy walczyli z plagą korepetycji, które tak naprawdę uderzają w kieszenie wszystkich Polaków, żeby tornister przestał wreszcie być tak ciężki, żeby polskie dzieci czuły się dobrze w polskiej szkole, wszystkie polskie dzieci. Bo wszystkie dzieci powinny mieć poczucie, że to jest taki drugi ich dom, polska szkoła. I to są prawdziwe wyzwania, a nie to, co robi minister Czarnek. Nie próba ideologizacji, nie próba partyjnych zeszycików, jakim jest hit i nie udawanie, że jedynym problemem, jaki jest w polskiej szkole, to jest odgrzewany kotlet, jakim jest program Poznaj Polskę. Dziękujemy Państwu bardzo. Dziękujemy. Zauważmy jedną rzecz, że my patrzymy z niepokojem na przyszłość polskich kredytobiorców. Nie chcemy, żeby powtórzyła się sytuacja z Turcji, gdzie na potrzeby wyborcze najpierw obniżano stopy procentowe, a po wyborach okazało się, że stopy procentowe musiały wzrosnąć trzykrotnie. My chcemy, żeby polscy kredytobiorcy naprawdę odczuli zmianę w swoich portfelach i wiemy, że trzeba myśleć w przypadku ekonomii długookresowo, a nie krótkookresowo. I nie mam żadnych wątpliwości, że zasługują na to, żeby traktować ich poważnie, żeby im pomóc i żeby wiedzieć, że ich kredyty często to jest kilkadziesiąt lat. A wiemy, mamy przykład turecki, wiemy co się dzieje, kiedy jest nieodpowiedzialny rząd, który robi pewne rzeczy tylko na potrzeby wyborów. Dziękuję bardzo. Jeśli ktoś z Państwa, z rodziców, z uczniów chciałby takiej polskiej szkoły, jaką proponujemy, normalnej, z odchudzonymi podstawami programowymi, to zachęcamy Państwa serdecznie do wspólnej pracy. Tutaj mamy numer telefonu. Dzwońcie do nas, będziecie mogli pomagać w jakikolwiek sposób chcecie. Tutaj są propozycje, na pewno się odezwiemy. Dziękuję Państwu bardzo.